Kochani, Emcia, witam Was bardzo serdecznie na kanale Przy Książki, a dzisiejszy odcinek to będzie film, w którym będę czytała tak naprawdę Wasze ulubione książki. Wiem, że dzisiaj znowu jest inny kat, natomiast jakby to ustawienie kamery może się jakby w następnych filmach dalej zmieniać, ponieważ obecnie trochę eksperymentuję. W każdym razie może już się nie rozgaduję, tylko przyjdę do tego, o co mi właściwie z tym filmem chodzi. A więc jest to film taki, można powiedzieć, specjalny dla uczenia, z braku lepszego określenia, roku istnienia tego kanału. To znaczy, kiedy nagrywam, jest 12 albo 13 września, a jakby rok kanału przypada na dokładnie 31 października. Natomiast jakby w tym filmie chodzi o to, że będę czytała 4 Wasze ulubione książki, znaczy książki z Waszego polecenia, no i trochę czasu, żeby przeczytać te 4 książki potrzebuję, więc nagrywam ten film, jakby zaczynam go nagrywać już teraz. Więc chodzi o to, że po prostu na Instagramie już jakiś czas temu, jakiś miesiąc albo 2 miesiące temu, poprosiłam Was o wpisywanie tytułów Waszych ulubionych książek i spośród tych tytułów wybrałam 4 pozycje. Wybrałam albo te książki, których tytuły najczęściej się powtarzały, albo te książki, które jakby może nie powtarzały się tak często, natomiast wiem, że są ogólnie polecane i wielu osobom się one bardzo podobały. No i właśnie przedstawię Wam te 4 książki, które wybrałam do tego filmu. A więc pierwszą z takich pozycji są Rywalki, autorstwa Kiery Cass. Kas, jakkolwiek się to czyta. Ta książka pojawiła się najczęściej, ponieważ wpisywaliście ją chyba aż 5 albo 6 razy, więc to jest dosyć sporo, biorąc pod uwagę, że jakby w tym wpisywaniu wzięło udział jakieś 20 osób, więc oczywiście musiałam ją do tego filmu wziąć. Kolejną pozycją jest Maresi. Ona jej powtarza się aż tak często jak Rywalki, ponieważ chyba tylko 2 albo 3 razy, natomiast wiem, że bardzo dużej ilości osób się podobała i po prostu jest ogólnie polecana. Kolejną pozycją jest Gwiazd naszych wina Johna Greena. I ta książka jakby powtarzała się mniej więcej tyle samo razy co Maresi, natomiast jakby też wiem, że jest ogólnie polecana, a poza tym zawsze chciałam coś przeczytać właśnie od tego autora, ponieważ wiem, że dużo bardzo osób po prostu lubi jego twórczość i też chciałam spróbować właśnie coś od niego przeczytać. No i już ostatnią pozycją jest pierwszy tom serii Zbrodnia niezbyt elegancka pod tytułem Zbrodnia nie przystoi damie, autorstwa Robin Stevens. I właśnie o tej książki postanowiłam zacząć. Właśnie już ją zaczęłam, jestem obecnie na 31 stronie, więc no jakby dopiero jestem na początku i za bardzo nic Wam na razie o tej książce nie powiem. Natomiast to, co już zauważyłam i to, co mi się tutaj bardzo podoba, to jest to, że jakby akcja tej książki dzieje się w szkole z internetem, a ja właśnie bardzo lubię klimaty takich miejsc i bardzo mi się podoba, że właśnie akcja tej powieści rozgrywa się w takim właśnie miejscu. Myślę, że po prostu przyjdę do Was, kiedy już tą książkę skończę i po prostu wygłoszę Wam już taką swoją opinię, zrobię Wam po prostu taką recenzję tej książki. Hej kochani, mamy piątek, a mi właściwie wczoraj udało się skończyć Zbrodnia nie przystoi damie, autorstwa Robin Stevens. No i książka mi się ogromnie podobała. Zanim ją przeczytałam, słyszałam mnóstwo pozytywnych opinii i zachwytów nad tą książką i w tym momencie zdecydowanie się pod wszystkimi zachwytami podpisuję. Natomiast może zanim zacznę wymieniać, co mi się właściwie tutaj podobało, to przedstawię Wam króciutki opis tej książki. A więc naszą główną bohaterką i też tak naprawdę narratorką książki jest Hazel, która wraz ze swoją przyjaciółką Daisy, które uczęszczają do szkoły dla dziewcząt Dipteen, o ile dobrze to wymawiam. W każdym razie dziewczyny zakładają towarzystwa detektywistyczne, natomiast na razie nie udało mi się rozwiązać żadnej poważniejszej sprawy poza kradzieżą krawatu. Natomiast to wszystko zmienia się, kiedy pewnego dnia Hayden wraca się do sali gimnastycznej, ponieważ zostawiła tam jakąś tam swoją sweter, kurtkę, nieważne. No i oczom ukazuje się martwe ciało jednej z nauczycielek, czyli dokładnie panny Bell. No i Hazel opowiada o tym Daisy i rozpoczynają one śledztwo, właśnie żeby dowiedzieć się, kto zamordował pannę Bell i właściwie dlaczego, jaki miał motyw. I tak jak mówię, książka mi się bardzo, bardzo podobała. Pierwsza rzecz, która mi się tutaj bardzo podobała, to jest relacja naszych głównych bohaterek, czyli właśnie Hazel i Daisy, która jest taka bardzo interesująca, ponieważ jest dosyć niecodzienna, bym powiedziała. Ponieważ nie wiem, czy zauważyliście, ale właściwie w większości książek, gdzie występuje właśnie przyjaźń dwóch dziewczyn, wygląda to mniej więcej tak. Ojej, moja kochana, najlepsza przyjaciółko, jaka ty jesteś cudowna, wspaniała i tak dalej, a tutaj właśnie czegoś takiego nie mamy. Ponieważ właściwie na początku relacja Hazel i Daisy jest dosyć toksyczna, Daisy się właściwie na każdym kroku wyśmiewa z Hazel, próbuje udowodnić, że to ona jest tą ładniejszą, mądrzejszą, lepszą i tak dalej, natomiast potem, tutaj jest to spoiler, więc jakby jeśli nie chcecie słyszeć spoilerów, to po prostu przewincie ten fragment. W każdym razie potem dziewczyny się kłócą i Daisy jakoś tam sobie to wszystko po prostu przemyśla. Nie wiem, czy tak odmienia się to słowo, w każdym razie uznajmy, że tak. W każdym razie Daisy po prostu ma czas na przemyślenia i dochodzi do wniosku, że nie może tak już więcej traktować Hazel i po prostu ta ich relacja znacznie się poprawia, więc to mi się tutaj też bardzo podobało, że właśnie ta ich po prostu przyjaźń przyszła jakąś drogę, że to nie było właśnie od początku ojej, moja kochana, najlepsze przyjaciółko, tylko że właśnie ta relacja po prostu się zmieniła
zmieniła, coś tam się z nią zadziało, więc to też po prostu było bardzo ciekawe i też mogliśmy po prostu ten wątek właśnie tej przyjaźni, która w jakiś tam sposób się po prostu zmienia, obserwować właśnie na równi z tym głównym wątkiem, czyli wątkiem właśnie rozwiązywania sprawy morderstwa przez dziewczynę. Kolejną kwestią jest to, że książka jest niesamowicie wciągająca. Książka ma około 350 stron, dokładnie jakieś 335 i ją przeczytałam w 4 dni, 4,5 dokładnie, ale zazwyczaj przeczytanie takiej książki zajmuje mi od 6 do 7 dni, tak gdzieś w tym przedziale, ponieważ no ja nie czytam za szybko, no a tą książkę przeczytałam w 4 dni, więc no to już o czymś świadczy, ponieważ bardzo się zaangażowałam i właśnie mimo, że teraz przyszedł już wrzesień, zaczął się rok szkolny, no i wiadomo, tego czasu na czytanie nie ma aż tak dużo jak właśnie przez lipiec i przez sierpień, to właśnie udało mi się tą książkę po prostu skończyć w 4,5 dnia, ponieważ bardzo się w nią zaangażowałam, więc no to jest zdecydowanie ogromny plus. No więc, jak ja mówię, książka mi się niesamowicie podobała. Naprawdę, gdybym miała tylko taką możliwość, to bym po prostu biegła do księgarni i kupowała drugi tom i od razu zaczynała go czytać, ponieważ po prostu tak dobrze mi się to czytało, że no po prostu to jest coś cudownego. Jest to zdecydowanie najlepsza książka detektywistyczna, jaką w życiu przeczytałam. A czytałam ich dosyć sporo, więc to też już o czymś świadczy, więc ja zdecydowanie wam bardzo polecam. Ja teraz będę zabierała się w następnej kolejności za rywalki, natomiast jakby jeszcze ich nie zaczęłam, więc po prostu przyjdę do was, kiedy też już tą książkę skończę. Hej kochani, mamy dzisiaj 2 października, a mi udało się wczoraj wieczorem skończyć rywalki autorstwa Kieretaskas, nigdy nie wiem jak wymawia się to nazwisko. Spokojnie przeczytanie tej książki nie zajęło mi aż tak dużo czasu, tylko po prostu jakby pomiędzy skończeniem zbrodni nie przystoi... Książki zbrodni nie przystoi dla mnie, nie wiem jak to się odmienia, więc może powiem w ten sposób. A zaczęciem czytania rywalek przeczytałam chyba jeszcze 3 albo 4 inne tytuły, więc dlatego... Trochę mi to właśnie przyjście do was i opowiedzenie wam o rywalkach zajęło. W każdym razie już jestem i właśnie dzisiaj wam przedstawię moją opinię. Może najpierw przytoczę wam taki krótki opis fabuły. Główną bohaterką tej książki jest Ameryka, którą wszyscy właściwie nazywają Ami, która zostaje wybrana, czy też raczej można powiedzieć wylosowana do udziału w eliminacjach. Eliminacje polegają na tym, że do Pałacu Królewskiego przyjeżdża 35 dziewcząt, no i właśnie książę Maxon, który mieszka w tym pałacu, jest właśnie synem pary królewskiej, wybiera sobie spośród tych 35 dziewczyn przyszłą żonę. No i właśnie to jest właściwie tyle, co powinniście o tej książce wiedzieć. Myślę, że nic wam tutaj więcej nie będę mówić, żeby po prostu wam nie zadać. No i co, książka mi się przeogromnie podobała. Na pewno będę chciała sięgnąć po kolejny tom tej serii, ponieważ już w tym momencie jestem niesamowicie ciekawa, jak ta historia dalej się potoczy. Też przez zakończenie, które... Może nie zakończenie, ale jakby zwrot akcji, który zdarzył się na końcu tej książki, był po prostu no, bardzo zaskakujący i po prostu zmieniający cały ten bieg wydarzeń i sprawiający, że mam ogromną ochotę sięgnąć po kolejny tom jak najszybciej. Więc no już drugie z waszych poleceń okazało się w pełni trafione. Zbrodnia nie przystoi, tam mi się bardzo podobała, rywalki również. Co mi się tutaj przede wszystkim podobało, to jest wątek romantyczny, który jest właściwie głównym wątkiem w tej książce, który uważam, że był naprawdę fajny, był taki uroczy, angażujący czytelnika. Kolejną kwestią jest bardzo lekki styl pisania autorki, przez co książkę mi się bardzo szybko czytało. Ona ma jakieś 330 stron, 340, a mi się udało przeczytać w jakieś 4 dni, 4,5 dnia, więc to naprawdę szybko jak na mnie, bardzo szybko się czyta i jest bardzo angażująca, jest bardzo wciągająca. No i też bardzo polubiłam się z główną bohaterką, którą uważam, że ma bardzo fajny charakter, jest taka jakby na pół spokojna, a na pół wybuchowa. Co mogę wam więcej powiedzieć, ta książka mi się przeogromnie podobała, na pewno będę wam ją polecać i tak jak mówię, na pewno będę chciała sięgnąć po kolejne tomy tej serii. Natomiast był tutaj jedna rzecz, która mi się nie do końca podobała, jest to, że książka jest dosyć przewidywalna, mimo że jakby zakończenie, tak jak mówię, jest bardzo zaskakujące, to już jakby teraz domyślam się, jak ogólnie cała seria może się skończyć. Też no niestety po tytułach po prostu kolejnych tomów możemy się niestety domyślić, co tam może się dalej stać, więc to jest właściwie jedyny minus, że ja już w tym momencie zaczynam się jakby domyślać i jestem prawie pewna, jak ta historia się potoczy. Oczywiście mogę się mylić, więc zobaczymy, jak przeczytam całą serię. No i teraz będę się brała za Marysję albo Gwiazd Naszych Wina. Jeszcze nie zdecydowałam, ale wydaje mi się, że raczej Gwiazd Naszych Wina. I przyznam wam, że trochę się tej książki obawiam, ponieważ no, zbiera bardzo pozytywne opinie i w sumie boję się, jak ja ją odbiorę. Też tego, co sądzę po opisie, jest dosyć ciężka, ponieważ mamy tam chyba 2 osoby, dziewczyny i chłopaka, którzy są chorzy na jakąś tam nieuleczoną chorobę, chyba na raka, ale nie chcę wam jakby mówić, żeby wam nie mylić, bo też jakby nie jestem do końca pewna. W każdym razie to jest na tyle, co chciałam wam teraz powiedzieć. Rywalki wam bardzo polecam. No i widzimy się potem, jak już właśnie skończę Gwiazd Naszych Wina albo Marysi.
Hej kochani, mamy dzisiaj 12 października. Przyszłam wam co nieco opowiedzieć o książce pod tytułem Gwiazd naszych wina, autorstwa Johna Greena. Główną bohaterką tej książki jest Hazel, która choruje na raka płuc i na spotkaniu grupy wsparcia, do której właśnie, którą może bardziej powinnam tak powiedzieć, na którą uczestniczą właśnie osoby, które także są chore na raka, poznaje chłopaka imieniem Augustus, który także kiedyś jakby miał nowotwór, to znaczy jakby nie kiedyś, ponieważ jakby z tej choroby się nie można wyleczyć, ale można powiedzieć po prostu, że ta choroba się u niego chwilowo zatrzymała. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. I to jest właściwie takie absolutne minimum, co powinniście wiedzieć o fabule tej książki. Nie chcę wam tutaj po prostu za dużo zdradzać. Książka mi się bardzo podobała. To tutaj mi się przede wszystkim podobało, to był styl pisania autora, czyli właśnie Johna Greena, który był taki lekki, przyjemny, przez co książka się naprawdę bardzo przyjemnie i szybko czytała. I też myślę, że no właśnie ze względu na ten styl pisania na pewno będę chciała sięgnąć po inne książki tego autora. Obecnie mam w planach jakby w następnej kolejności sięgnąć po Papierowe Miasta, ponieważ słyszałam, że ta książka też jest bardzo dobra i też jest ogromnie polecana. Kolejną kwestią, która tutaj mi się podobała, to jest wprowadzenie ironicznego humoru. No i jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, to jest to, że mimo, że nasza główna bohaterka, właśnie Augustus, jeszcze jeden przyjaciel naszej głównej bohaterki, czyli Izak, mam nadzieję, że dobrze wymówiłam to imię, oni już są chorzy na raka, natomiast nie użalają się nad sobą, tylko po prostu podchodzą do tej swojej choroby z taką ogromną dozą optymizmu i oni po prostu sobie żartują czasami z tej choroby i to tutaj mi się ogromnie podobało, ponieważ po prostu czytałam mnóstwo książek, w których kiedy głównym bohaterem bohaterowi coś się działo, przepraszam, mam dzisiaj straszny problem z mówieniem, kiedy głównemu bohaterowi coś się działo, na przykład miał jakiś wypadek, albo właśnie był na coś chory, to się strasznie ci bohaterowie potrafili nad sobą użalać, ciągle po prostu ględzili o tym, jacy to oni są biedni, a tutaj czegoś takiego nie mam, więc to mi się ogromnie, ogromnie podobało. Natomiast no niestety nie jest to książka bez wad. Mi tutaj nie podobała się jedna rzecz i to jest to, że tutaj niestety muszę posłużyć się spoilerem, więc jeśli nie chcesz słyszeć spoilera, to po prostu przewiń ten kawałek. W każdym razie kiedy właśnie Augustus umiera, to nasza główna bohaterka, czyli Hazel, przynajmniej ja miałam takie wrażenie, oczywiście każdy książki po prostu interpretuje inaczej, natomiast ja miałam po prostu takie wrażenie, że naszą główną bohaterkę tak po prostu no niezbyt wiele to obeszło, mimo że niby była właśnie w Augustusie zakochana, był też jej najlepszym przyjacielem i tak dalej, to miałam wrażenie, że jakoś tak ona w ogóle się tym nie przejmuje. I to trochę mi się nie podobało, ponieważ przez to, że ona właśnie podchodziła do tego tak bardzo obojętnie, to też ja jako czytelnik podeszłam do tego dosyć obojętnie i mimo, że słyszałam, że książka jest niesamowicie wzruszająca i podejrzewam, że właśnie ten moment, w którym Augustus umiera, był ogromnie wzruszający, to mnie w ogóle nie wzruszył, jakoś nie wzbudził we mnie żadnych emocji. Myślę, że właśnie przez to, że miałam wrażenie, że naszą główną bohaterkę no po prostu też w niej to żadnych emocji nie wzbudziła. Oczywiście to może być tylko moje wrażenie, tak jak mówię, każde książki interpretuje na swój sposób. No i właśnie podsumowując, książka mi się bardzo podobała. Otrzymuje ode mnie tak 8,5-9 na 10 gwiazdek. Tak jak mówię, nie była idealna właśnie przez ten element właśnie tej obojętności Hazel w stosunku do śmierci Augustusa, mimo tego, że no nie powinno tak moim zdaniem się zdarzyć, to niestety muszę ocenić troszeczkę niżej, natomiast wciąż, tak jak mówię, bardzo mi się podobała i zdecydowanie będę wam ją polecać. No i w następnej kolejności biorę się za Maresi, czyli jest to już ostatnia książka właśnie z tych czterech, które miałam w tym filmie przeczytać. W każdym razie widzimy się potem, jak już właśnie przeczytam Maresi. Hej kochani, mamy 18 października, a mi wczoraj wieczorem udało się skończyć książkę pod tytułem Maresi. Jest to pierwszy tom chyba trzytomowej serii pod tytułem Kroniki Czerwonego Klasztoru, autorstwa Marii i nie będę wymawiać nazwiska, ponieważ jest strasznie ciężkie do wymówienia. Może na początek przytoczę wam taki króciutki opis fabuły. Główną bohaterką jest właśnie tytułowa Maresi, która już chyba od 4 lat, z tego co pamiętam, albo coś około, przebywa w czerwonym klasztorze, bo po prostu w klasztorze, na takiej malutkiej wysepce o nazwie Menos. I pewnego dnia właśnie na tą wyspę, do tego czerwonego klasztoru, przyjeżdża nowa dziewczynka imieniem Jai, jakkolwiek się to wymawia. No i właściwie po prostu Maresi jakby tą Jai, jakkolwiek się to mówi, właśnie jakby ją wprowadza w ten świat tego klasztoru, pokazuje jej, jak on właśnie funkcjonuje i myślę, że to jest właściwie tyle, co powinniście o tej książce wiedzieć. To są takie podstawowe, można powiedzieć, informacje. No i co, książka ta nie podobała mi się jakoś bardzo. Przede wszystkim uważam, że była strasznie nudna, ponieważ może w 3 albo 4 momentach była tutaj w ogóle jakakolwiek akcja, a tak to mieliśmy tylko opisy właśnie, jak ten klasztor funkcjonuje i w głównej mierze były to opisy jakby, jak ten klasztor wygląda, jakie budynki się na niego składają, jak jakby te budynki są
ustawione w stosunku do siebie, więc dla mnie to po prostu no, było dosyć nużące. Chociaż oczywiście nie można jej odmówić, że jest bardzo oryginalna, jeszcze nigdy się z tego typu historią nie spotkałam i też jest dosyć mroczna, to tutaj mi się bardzo podobało, ten właśnie mroczny klimat uważam, że został tutaj super wprowadzony. Kolejnym plusem są bardzo dobrze wykreowani bohaterowie. Bardzo polubiłam się na przykład właśnie z naszą główną bohaterką, czyli Maresi, z której perspektywy mamy opisaną całą historię, ale ogólnie uważam, że wszyscy bohaterowie byli naprawdę bardzo dobrze wykreowani. Przez tą książkę też no, dosyć fajnie się czytało. Natomiast przyznam, że jestem troszeczkę rozczarowana, ponieważ po tych wszystkich po prostu zachwytach, po tych wszystkich wychwalaniach tej książki przez naprawdę dużą liczbę, nie wiem, booktuberów czy bookstagramerów, spodziewałam się czegoś o wiele lepszego i też z tego względu nie wiem, czy będę chciała sięgnąć po kolejne tomy. Więc ta książka otrzymuje ode mnie jakieś takie 7,5, 8 na 10 gwiazdek. Nie jest jakaś zła oczywiście, natomiast po prostu no, myślałam, że o wiele bardziej mi się spodoba. No i to już jest właściwie ostatnia, czwarta książka z tych czterech, które właśnie sobie przygotowałam właśnie do tego filmu, żeby je przeczytać. No i myślę, że właśnie to już jest dobry moment, żeby ten film zakończyć. Ja bardzo, bardzo się cieszę, że właśnie coś takiego nagrałam, ponieważ właśnie dzięki waszym poleceniom, dzięki temu filmowi właśnie udało mi się poznać cztery naprawdę bardzo fajne książki. Dwie z nich podobały mi się ogromnie, były to Rywalki i pierwszy tom serii Niezbyt elegancka, a dwie mi się podobały i było to Gwiazd naszych wina i właśnie Maresi. Natomiast no nie było tutaj żadnej książki, która mi się jakoś bardzo nie podobała i przyznam się wam, że ja w ogóle nie jestem w stanie uwierzyć, że na YouTubie jestem już od roku. Mam wrażenie, jakby minęło dopiero kilka miesięcy, 3 albo 4 i właściwie wam chciałam za to podziękować, ponieważ gdybyście nie oglądali moich filmów, gdybyście się jakby w ten kanał nie angażowali, to on prawdopodobnie już dawno przestałby istnieć, dawno straciłabym jakąkolwiek motywację, żeby cokolwiek tutaj robić, a właśnie dzięki temu, że ze mną jesteście, to mogę tutaj coś robić. Mam po prostu jakieś osoby, którym faktycznie podoba się to, co robię i mam nadzieję, że na YouTubie uda mi się właśnie jeszcze być przez następne kilka lat. No i też mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeśli czytaliście któreś z tych czterech książek, o których wam tutaj mówiłam, to koniecznie piszcie mi w komentarzu, jakie macie opinie. Bardzo chętnie sobie to poczytam i możemy się właśnie tymi opiniami powymieniać. A jeszcze z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!